Dzisiaj mamy wprowadzenie do tematu agresja, niebezpieczne tabu. Dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom? Mówi się ostatnio, że właściwie jesteśmy bombardowani różnymi sytuacjami związanymi z agresją na świecie, w naszym kraju, w szkole naszego dziecka. I jest to temat jeden chyba z najtrudniejszych, z którym przychodzi nam się zmierzyć w takiej rzeczywistości naszego dziecka, czy naszych dzieci, naszych podopiecznych. Bardzo jest to taki temat, który właściwie rodzi bardzo dużo trudności i kontrowersji. Nie wiemy, co z tą agresją zrobić. Nie wiemy też dokładnie, skąd ona się bierze. Jeżeli tak właśnie jest, to też nie potrafimy sobie z tą agresją poradzić. I to seminarium Agresja, niebezpieczny tabu ma przybliżyć wszystkim uczestnikom temat tego, czym jest agresja, skąd się ona bierze, jakie są jej rodzaje, że mamy agresję destrukcyjną, której chcemy umieć przeciwdziałać. Będziemy rozmawiać o tym, jak przeciwdziałać takiej agresji, jak się przed nią obronić i co z nią zrobić. Mamy też agresję konstruktywną, która jest taką naszą wewnętrzną siłą, a której często sami odbieramy sobie, do której często odbieramy sobie sami dostęp. I o tym też Wam poopowiadam, jak korzystać z tej siły, żeby ona nas mogła bronić, żeby mogła nam służyć. Powiemy sobie też o wielu takich sytuacjach, co zrobić, kiedy dziecko bije inne dziecko, albo kiedy dziecko jest bite, kiedy dziecko wyraża się agresywnie wobec rodzeństwa, kiedy wyraża się agresywnie, czy zachowuje się agresywnie wobec dorosłych. I czy faktycznie jest to... Czy faktycznie jest to takie działanie, które trzeba zdusić po prostu jak ono występuje, czy przyjrzeć się jego przyczynom. Bo jak mówi Jul, i tutaj Wam podam cytat, zachowania agresywne u dzieci nie są przejawem złego charakteru, lecz ważnym sygnałem dla rodziców i nauczycieli. Czasem wskazują na chwilową frustrację i tutaj bym chciała, żebyśmy na seminarium przyjrzeli się, jak sobie radzić z tą frustracją, jak przeprowadzać dzieci przez frustrację. I jak dalej mówi Jul, czasem wskazują na inny, głębszy problem. Na dorosłych spoczywa obowiązek zrozumienia tego przekazu oraz nauczenie dzieci przekształcania agresji w konstruktywne działania. I tego będziemy, temu będziemy się przyglądać na seminarium Agresja, niebezpieczne tabu, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Kornelia Stawicka-Zielenkiewicz, trener Family Love Association i Family Love Polska.